jadę do Pasieki rowerem, bo inaczej się nie da. I nawet rowerem ciężko. Ale huk, coś pięknego. Tego bezmatka musiałem ratować w taki sposób, bo już niestety nie miałem szans na wjechanie samochodem z Mini Plusem do Pasieki, a rowerem Mini Plusa to ciężko przewieźć, więc postawiłem najmniejszą rodzinę na tą. Kurczę, ptaszki śpiewają. O, tutaj stała ta rodzina, którą wykorzystałem do ratowania bezmatka. Zaczyna się życie. Tutaj jest stojak tyłem do słońca. Dwa się ruszyły, a ten jeszcze nic się nie ruszył. Zajrzę do niego z góry, ale on żył na 100%. Posprawdzałem. Pewnie, że żyje. Pszczółki są, a tak widać. Tak widać. Pszczółki są. Zaraz dostanie słońca, to się ruszy.
Cześć, witajcie. Jak widzieliście parę chwil temu, oblot u mnie już był, zresztą chyba jak w całej Polsce. 25 lutego pszczoły hucznie wyleciały z uli. Wielka radość nie tylko dla pszczół, dla pszczelarza również. Dzisiejszy film jest ważnym momentem dla mojej pasieki, dla mnie również. Wychodzę z szarej strefy pszczelarstwa leśnego. Mam już logo, mam nazwę pasieki i oficjalnie witam Was w pasiece na Komiady. Dlaczego na Komiady? Bo jest to miejscowość, w której jest baza mojej pasieki, a moje pszczoły są w okolicznych lasach. Parę dni temu założyłem profil na Facebooku, założyłem również konto na Instagramie, choć Instagram to jest dla mnie jeszcze czarna magia. Dopiero się uczę. Linki do tych profili są już na głównej stronie YouTube'a mojego, a także w informacjach na YouTube. Tam też są. Umieszczę je również w opisie pod tym filmem. Także zapraszam serdecznie, klikajcie, obserwujcie, będziecie na bieżąco z tym, co się dzieje w mojej pasiece. Kanał Paweł z Mazur nie będzie powiązany bezpośrednio z profilami w mediach. To jest, służy jako pamiątka. Nie będę tam umieszczał informacji, że jest nowy film na kanale. Profile w mediach są specjalnie dla klientów pasieki przyszłych i obecnych, których już od paru lat mam. Także zachęcam do subskrypcji kanału, tak żebyście byli na bieżąco, bo nie będę umieszczał informacji na Facebooku i Instagramie o filmach na tym kanale. Dobra, koniec reklamy, teraz parę słów o pracach pasiecznych. Jak widzicie w tle, prace ciągle trwają. Mój plan jest taki, aby do końca marca siedzieć w stolarni, tak kolokwialnie mówiąc, a od kwietnia chcę ruszyć dalej z wykańczaniem pracowni, żeby już tą pracownię tak na fajnie przygotować do pierwszego miodobrania, żeby można było wygodnie wirować pierwszy miód. Wstrzymałem się ze sprzedażą bezpośrednią. Zrobiłem pozwolenie na rolniczy handel detaliczny i dopiero wtedy, jak już będę miał pracownię na cacy, może przejdę na sprzedaż bezpośrednią albo zostanę przy rolniczym handlu detalicznym. Zobaczę, przeanalizuję później, co będzie dla mnie bardziej korzystne. Plany na ten rok to oczywiście dalszy rozwój, powiększenie pasieki do 80 pni i oczywiście wykończenie pracowni. Daszki, które przed chwilą obijałem, posłużą do moich kolejnych odkładówek. Zrobiłem sobie takie 4 sklejka plus styrodur w drewnianych ramkach. Szykuję również wózki transportowe do pracowni. Taki jak tutaj jest pod dennicami, tylko ten akurat jest stolarniany, a do pracowni będą ładniejsze. No i dobra, na tym kończę dzisiejszy film. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło. Do następnego, cześć!